No i słoneczko se poświeciło już na chmury. Siemanko wszystkim na naszym kanale. Kochani, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie nowość w cudzysłowiu. Takie oto petardy. Titan Schlagblau. Czy jak to nam się zwie na niemiecki. Są to petardy skierowane wyłącznie na rynek, a czy bardziej na rynek niemiecki i holenderski. Wyprodukowane przez firmę Funke. Tak jest. Przez Funkę. Za takie opakowanie, gdzie mamy 20 sztuk, trzeba zapłacić, znaczy ja zapłaciłem za nie 15 zł. Przecenione no, tam były z paru groszy, ale trzeba liczyć, że około 15 trzeba dać za takie opakowanie, gdzie mamy 20 sztuk. I teraz co jest najlepsze? Patrzę. Takie oto petardy. Mówię, kurde, opakowanie wygląda dość zacnie. 20 sztuk petard. Mówię, o, 3 gramy na petardę. Mówię, no nie, jeszcze Funkę. Mówię, kurde, rewelacja, zamawiam dwie paczki. Zamówiłem dwie paczki, mówię, tak z ciekawości zajrzę sobie na internet, czy któryś już z polskich youtuberów, czy w ogóle ktoś nagrał te petardy. Mówię, zerknę sobie, zobacz. Patrzę, wpisałem sobie kod produktu, patrzę, jest jeden odcinek, jeden filmik od Funkę. Wbijam sobie, fajnie, pięknie, kobitka prezentuje, to chyba kobitka, bo ręce kobity, tak dobrze pamiętam. Otwiera opakowanie, pokazuje taką petardkę. Taka petardka, mówię, ja pierdziele, nie może być, fajnie wykonana. 3 gramy neku, mówię, rewelacja, panie, luks robota. Mówię, kurde, super, patrzcie, jakość wykonania jest naprawdę dość fajna, zobaczcie, tak wygląda ta petardka. Tik, 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 o, mamy 3 gramy neku, certyfikacik CE i kategoria F2. Jak ja to zobaczyłem normalnie, mówię wam z ręką na sercu, jak ja to zobaczyłem, to było tak. Halina! Mam to! Nie, a tak na poważnie, jak zobaczyłem te F2, to moje marzenia, że Święty Mikołaj istnieje, znaczy moje marzenia o Świętym Mikołaju runęły w gluzie. Moje marzenia, że będzie pokój na świecie, też runęły. I moje marzenia, że to będą mocne petardy, też runęły. F2. 3 gramy. Co to oznacza? Black Power. Nie Black Power, tylko Black Power. Z angielskiego jestem tumanem. Wiem, nie musicie mi tego pisać w komentarzu. No, mamy czarny proch. No i teraz, ile mamy tego czarnego prochu w tej oto jednej takiej petarce? Na opakowaniu jest napisane, że 60 gramów na całe opakowanie, co daje nam 3 gramy na jedną petardkę. A w rzeczywistości wujek, dobra rada, zarzucił rentgena i wychodzi na to, że tam jest złoty 70. No troszeczkę jej brakuje do tych 3 gram. No ale trzeba jeszcze tam troszeczkę lądu, troszeczkę flary, więc do tych 2 gram dadzie, idzie pociągnąć, więc jeszcze grama brakuje. Ale gram w te czy w te, jeśli chodzi o czarny proch, to naprawdę chyba nie będzie dużej różnicy. Gdyby to był fotobłysk, bym się ucieszył. A dlaczego nazwałem je nowościami w cudzysłowie? Bo z tego co dobrze pamiętam, gdzieś widziałem, że na nich był rok produkcji 2018, a tu nigdzie nie widzę w ogóle roku produkcji, zobaczcie sobie. Jest oczywiście certyfikat CE, kod produktu, jak to wygląda, wszystkie ważne informacje, no i nie ma nigdzie roku produkcji. A ja chyba widziałem, dobrze, nie wiem, nie jestem pewien na 100%, ale chyba na tym filmiku na internecie widziałem, że był rok produkcji 2018. Może. No ale w każdym razie teraz, dlaczego to się znalazło u nas? Dlaczego Deutsche Lieberade, czy jak to mówią, już teraz to nie jest Holandia, tylko to jest ta Niderlandy, już nazwę zmienili, od stycznia chyba bodajże 2020 roku, Holendrzy, to już nie są Holendrzy, to jest Niderlandia. Dlaczego to trafiło na polski rynek? Dlaczego? Dlaczego coś takiego, co jest tak naprawdę kupą, trafiło do nas? Odpowiedź jest bardzo prosta. To ma załatać dziurę. Dziurę spowodowaną przez braki petard emiterów. Po prostu są braki. Z tego co mi wiadomo, nie wiem ile jest w tym procent prawdy, czy to nie jest przypadkiem kolejna plotka, żeby zwiększyć sprzedaż. Nie wiem ile. Wiem, że na pewno Funkę szlagów dziesiątek, screamów dziesiątek nie produkują. Podobno też jest wstrzymana produkcja szarków, ogólnie wszystkich mocnych emiterów od Funkę. Dlaczego, co, jak, nie wiem. Więc na chwilę obecną jeszcze w sklepach są, no możecie kupić.
bo każdy sklep ma jakieś tam spore zapasy, ale jeśli sklep chce pojechać i zakupić, to już nie może, już po prostu Funke nie sprzedaje, bo nie produkują i koniec. Więc nie wiem, ile w tym jest procent prawdy, ile kłamstwa, no ale jeśli byłaby w tym tej plotce część prawdy, że przestałem produkować, to stąd przypuszczam, że te petardy znalazły się u nas na rynku, bo no, jak nie masz czego postrzelać, to masz Polaku postrzelać sobie z tego. No i taki Mahony sobie bierze taką petardkę, odpala, sobie rzuca i robi yeah! Strzelałem, uwierzcie mi, na pewno z gorszych petard. Strzelałem z gorszych petard. Pozdro, klasek! No, więc przypuszczam, że one są wyprodukowane po to, żeby zapchać po prostu tą dziurę, te braki, że jeśli chcecie kupić jakąś petardę, no to już naprawdę w ostateczności kupicie to. Nie kupicie czego innego, bo nie będzie. Więc będziecie brali to, co jest. Ale teraz Kometa bardzo dobrze się przystosowała do aktualnych rynku, do aktualnego rynku. Wyprodukowali tam petardki, one mają chyba po gram, czy tam troszeczkę ponad grama fotobłysku. Petardy Uzi i Carbon bodajże. Pisk, flara, huk, nawet fajnie strzelałem. Tutaj mamy niebieską flarę. Mamy niebieską flarę. Mogliby jeszcze zrobić zamiast tego czarnego prochu, chociaż tego tam fotobłysku, grama chociaż dali, już nie jestem pazerny, półtora niech moja starta będzie. I efekt Titanie Solute. I takie półtora gramowe petardki za 15 zł za 20 sztuk naprawdę by fajnie schodziły, naprawdę to byłaby dobra alternatywa, no ale wtedy już nie byłoby F2, tylko F3 i Niemcy już mogliby sobie pomarzyć, a tak dobra. Kończę biadolić, bierzemy się za test, decybelomierz, do wody wrzucimy. Sprawdzimy na podbiciu garnka, mam taki wiecie, paździerzowy garnek i tyle. Mam nadzieję, że wytrzymałem się w ogóle do tego momentu, bo się dzisiaj rozgadałem strasznie długo, jeśli chodzi o te petardy, bo no, to jest dość ciekawa historia, tak mi się wydaje. Dobra, zobaczcie, tutaj mamy taką psią kałużę. Możecie napisać, jak chcecie. Mahony, tam są ryby. Może nie ryby, ale coś innego. A ta piana, co tam jest, to nie pytajcie, skąd się wzięła, bo wiecie, siusiu się chciało. Nie no, żartuję. Dobra, bierzemy te petardy, odpalamy. I wrzucamy do wody. Poszła na dno i wypłynęła. Na dnie wybuchła, takie plup, plup. No weźmiemy jeszcze jedno. Mam tych petard na bogatości. To są takie petardy, wiecie, animal friendly. Nie zdenerwuje sąsiada, nie przestraszy psa. Takie wiecie, no. Takie. Oczywiście możecie wbijać do sklepu Pirohit, polecam, bardzo fajne zapalniczki. Najtańsze chyba 3 zł, a dajem radę. Tylko szybko gaz żerałem, więc zakupcie sobie gaz. Podpalamy, przytrzymujemy i... Wii! Bul, 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 flara niebieska. Ooo! Wiecie co, ale jednak mam drygi, że to głośno wybuchnie. Nie wiem dlaczego, ale mam drygi. Dobra, to co? Chyba czas wziąć teraz test. Ale powiem wam, fajne, no. Plusem tych petard jest to, że nie są przypałowe, że tutaj jak już ten pałac jest zajęty i się bałem, że jak przyjadę, zacznę strzelać, będzie jakiś przypał, ktoś zacznie mordę drzeć, że jakiś gównia przyjechał z petard strzelać, ja sobie biorę te petardy, rzucam sobie je, macie flarkę i nawet jako tako strzelają jak na te 1,5 grama czarnego prochu. Dobra, myślałem, że będzie gorszy paździerz. Lecimy teraz z garnkiem. Gdzie jest włącznik? Dobra, mam taki oto był senowy garnek, ale taki paździerz jak mało. Dobra, chodźcie. Pójdę sobie zaaplikować wreszcie ten mikrofon, żebyśmy słyszeli z daleka. Bierzemy sobie petardkę, sztuk 1, kładziemy w takiej oto pozycji bezpiecznej, na wyciągniętej łapie odpalamy i uciekamy. Dajmy szansę kolejnej sztuce. Teraz położmy nie wiem, odpowiednią pozycję. Odpalmy, przykryjmy. I afrykański przykład. Żartowałem. Za żadne skarby tak nie zrobię. Mi jajka przetrzepię, to dopiero będę płakał. Dobra. Jeszcze raz zrobimy. Jeszcze raz zrobimy. Kładziemy. Tartkę. Odpalamy.
No, co tu wiele wymagać, jak dzieci wam... Teraz jest przekaz dla osób dorosłych. Jeśli kupicie te petardy, a dzieci lubią wam podkradać petardy, możecie spać spokojnie. Oprócz poparzeń, dzieciak sobie łapy nie urwie. I nie ogłuchnie. Dobra. Piękny śmietnik, co? I tam machonego flaszka. Pyk, pyk. Powiem wam, jak na petardę z czarnym prochem i z taką małą ilością. Prawie 117 decybeli. Powtórzmy sobie eksperyment. Ładna niebieska flara. No, ta już wypadła gorzej, jeśli chodzi o decybelomierz. Ale jeśli chodzi o huk, dość podobnie. I ostatnia sztuka. No, 117,6, więc patrz, zwróćcie uwagę, że dużo mnie brakuje do 120 decybeli, biorąc pod uwagę, że one mają czarny proch. Oczywiście nie rzucałbym tam mocniejszych petard, gdzie są butelki szklane, bo rzucić petardą butelki szklanej to jest po prostu bardzo, bardzo złe, ze względu na to, że mocna petarda i taka butelka szklana może dać odłamkowy ze szkłem i to jest bardzo niebezpieczne. Teraz zobaczymy moc destrukcji tych petard, a na plastiku i na jabłuszko. Powiem wam, przypominają mi się czasy, jak kiedyś testowałem właśnie w taki sposób pikolaki na jakichś przykrywkach, nie przykrywkach. Mam tutaj takie zgniłe już jabłko, żeby nie było, że dobre. Kładę petardę, kładę jabłuszko, biorę sobie palniczek, odpalam i się oddalam. No i powiem wam, że jak na zgniłe jabłko małą dziurkę zrobiło, no zobaczcie. Na takiego zgnilaka, widzicie? Taki zgnilak, jaka taka, no zrób łap ostrość dziadu, o. Widzicie, takie zgniłe jabłko w miarę. Niech te dziki zjedzą. Albo licki. Teraz mam butelkę. Buteleczka po Fusti. Spróbuję zrobić bardzo głupią rzecz. Mianowicie, nie próbujcie mnie naśladować pod żadnym pozorem. Wiecie, o co chodzi, nie? Co to Wacława cholernego? Petarda miała dwa wystrzały. Double bang? Widzieliście? Najpierw coś wybuchło, wyleciała i znów coś wybuchło. A ja już wiem, o co chodzi. Poczekajcie. Nie wyłączam. Poczekajcie. Ja już wiem, o co chodzi. Już wiem, o co chodzi. Prawdopodobną przyczyną dwóch wybuchów było ciśnienie. Wrzuciłem petardę, zakręciłem i podczas palania wydobywa się bardzo dużo gazów, dymu. Powstało ciśnienie, rozerwało butelkę, wystrzeliło petardę i petarda wybuchła. Więc, ale to i tak dobrze wybuchło. Czyli zrobiliśmy eksperyment, jak tu zrobić dwa wybuchy. Powtórzymy eksperyment, tam jeszcze jakaś butelka po Coca-Coli leży. Widzimy się po krótkim cięciu. Okej, okay, buteleczka po Coca-Coli. Będziemy widać. Będziemy widać. Teraz zupełnie co innego było. To Fusti rozerwało, a po Coca-Coli przepaliło dziurę i całe ciśnienie uciekło. Ha! Śmierdzi. Dobra, żeby nie było, zabiorę po sobie te dwie butelki, a teraz przejdźmy do mowy końcowej. Przejdziemy sobie do mowy końcowej, jeśli chodzi o te petardy. Dobra.
Zoomka nie ma? Jakiś taki bliski jestem. Co mogę powiedzieć na temat tych petard? Tam chyba z dwa razy mi się powiedziało, że one mają złoty 50, one mają dokładnie złoty 70 grama. Gramów. Jakość wykonania jest na plus. Jakość wykonania jest na plus. Mają tam jakąś bibułkę, ale ta bibułka nie jest przyklejona do petard, więc to w miarę fajnie wygląda. Estetycznie są te petardy zrobione. No jak na kategorię F2 i na rynek niemiecki i holenderski, to petardy nawet dość fajnie strzelają. Tylko ja bym chciał, żeby na przykład takie petardy kosztowały w Polsce 8-10 zł. To powiem wam, można byłoby sobie kupić do zabawy. Bo naprawdę to były chyba jedne z nielicznych petard, gdzie sobie tutaj przyjechałem postrzelać i nie bałem się żadnego przypału, że tak postrzelam i się przyjemnie mi z nich strzelało. Więc to jest plus tych petard, że fajnie wykonane. No to, że nie, czy są głośne, czy nie głośne, to już zależy od użytkownika, czego oczekujecie. Plusem na pewno jest piękna niebieska flara. I mamy nawet nieduży efekt Titanium Salute. Jest taki nieduży efekt Titanium Salute. Jak nie zapomnę, to wam może dogram jeszcze, jak ona wybucha po nocy. I teraz, jakby je tu ocenić dla was? Biorąc pod uwagę to, że coraz gorsze są czasy i trzeba cieszyć się tym, co jest, czyli tu taka petarda nie przekraczająca 120 dB, niebieska flara, fajnie wykonana, nie brudzi, efekt Titanium Salute, więc same plusy, tylko minusem jest to, że są słabe i są na F2. No ale cóż, może kiedyś będą tylko F2, bo coraz gorzej jest, jeśli chodzi o pirotechnikę, więc piątkę im daję. Daję im piątkę. Jakby zamiast czarnego prochu tam zrobili fotobus, to te 120 decybeli by waliły, może i trochę lepiej. Więc wtedy byłaby troszeczkę wyższa cena. No ale tutaj cena jest troszeczkę przydroga, 15 zł. Ale jakby na promocji kupił gdzieś zadychę, to tak do zabawy można sobie kupić. Plus takie, że nie są zbytnio niebezpieczne, że jak dziecko wykradnie staremu te petardy z szafki, to chociaż jest ten plus, że dzieciak sobie krzywdy nie zrobi, nie, jedynie się poparzy, łapnie, urwie, w przeciwieństwie na przykład do eksploderów. Dobra, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam ten odcinek się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapę w górę, subik, dzwonek mile widziany, wbijajcie na kanał Mahony bez spiny, wbijajcie do sklepu Pirohit i mam nadzieję, że wam taki luźny teścik z tymi petardami się spodobał. Trzymajcie się ciepło i do następnych odcinków. Na razie, pozdrawiam.